Siema, siema widzu, witam cię w czymś innym. Jak wiecie, czasem się staje rano i se myślisz, kurde, ale ja dzisiaj smutny jestem. To jest jeden z takich dni. Nawet awatar sobie zmieniłem, żebym wyglądał na smutnego, samotnego człowieka. No i ja sobie myślę, jak się mogę pocieszyć, tak? No bo trzeba znaleźć jakieś pozytywy w życiu. No i sobie przypomniałem, że mam swoich widzów, którzy mogą mnie rozśmieszyć, ale oczywiście za darmo tego nie zrobią, więc jeżeli ktoś mnie rozśmieszy jedną próbą, to dostanie ode mnie 50 zł, ja będę szczęśliwy i wszyscy będą szczęśliwi, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to powiedzmy 30 tysięcy lajków, a i oczywiście jeszcze suba, jakbyście mogli zostawić, bo fajnie by było. Dobra, weźmy sobie, zacznijmy. Rozśmiesz mnie, proszę. Siema, ziebo! Glaś w Blaulstals? Ziebo, halo? Cześć. Grałeś w Blaulstals? Nie gram w Blaulstals. O ty siujo jedna. Instaluj mi tutaj. Nie. Instaluj mi. Nie mogę. O, to było ciężkie. Siema. Witam cię, proszę, żebyś mnie rozśmieszył. Mogę ci wysłać filmik? Filmik nie, ale możesz streamować ekran, jak chcesz. Widzisz? O, masz live'a, no watch, no oglądam, dobra. To jest twój film? Kozak, co nie? Ja się spodziewałem jakiejś eksplozji, czegokolwiek, no. Dobra, okej. No rozśmiesz mnie, proszę. Ja będę miał chyba gorszy humor niż lepszy humor po tym odcinku. Ja miałem mieć lepszy humor, no. Sorry, mam zawał na chwilę. Okej, to ja sobie pogram w Tetrisa. Ej, dobra, stwierdziłem, że bez sensu ja wydaję pieniądze, skoro mogę grać w Tetrisa i mi się poprawi humor. Dawaj, rozśmiesz mnie. Jak się nazywa narzędzie do mierzenia piasku? Nie wiem, ale wiem, jak się nazywa mikrofon. Rozśmiesz mnie. No spróbuję. Okej, to dzwoni kolega do kolegi i mówi. Na razie to wiesz, że tam dzwoni i chyba, kurde, ja nie wiem, ty na stacji, jak, ty przy autostradzie do swojej masz dom. Rozśmiesz mnie. Jesteś z***ony. Rozśmiesz mnie. Wyślę ci mema, dobrze? Dobra, może być, albo może mi pokazać ekran. Dobra, wchodzę na streama. O, to jest fajne. Dobra, na razie. On miał jedną szansę i tak złamał regulamin, dobra? Więc to się nie liczyło. Rozśmiesz mnie. Styluję, okej? Ale czy freestyle będzie śmieszny? Nie wiem, może. No dobra, to spróbujmy. Siema, siema, siedzę sobie z tobą na kanale Queen of the Black, siedzi na mojej p***. Mam wstęp na kurczę każdą salę, gram sobie tutaj w bale, stary czuk zakręci się na mojej p***. Dlaczego ci się Queen of the Black i tata, tatuś czuksa kręci na p***? A, nie wiem, tak o. Coś tu ewidentnie jest nie tak. Ja nie wierzę, że moi widzowie są tak nieśmieszni, że jedyne, co mnie rozśmieszyło, to jest wafelek, który spadł po prostu. Jest kamerka, okej, to jest misiek. Powinienem się śmiać, ale bardziej mnie przejęło to, jaki masz syf w pokoju. A, dziękuję, dziękuję. Rozśmiesz mnie. Widząc po emotkach, to mnie nie rozśmieszysz, no ale dobra, no. Śmieszyć są ludzie, co nie zostawili szopki w górę. No, cześć, mam cię rozśmieszyć chyba, nie? Tak, tak, masz mnie rozśmieszyć, no. Dlaczego Wersów kupiła sobie psa? O nie, dlaczego sobie Wersów kupiła psa? Bo nie chcę być jedyną osobą taką, wiesz, do mojej ekipy. Tobie chodzi o s***a, tak? Tak. Jakbyś to powiedział, to by było śmieszne, ale że tego nie powiedziałeś, ja to powiedziałem, musiałem powiedzieć, to nie było śmieszne. A, no to nie wyszło. No nie wyszło, ale było blisko. To było najbliżej śmiania się mojego od godziny. Dobra, nie, widzowie, ja nie mogę. No kuźwa, przez półtorej godziny tu siedzę. Mam gdzieś ten film, będzie miał 3 minuty, 2 minuty. Wy po prostu nie potraficie mnie rozśmieszyć. No nie wiem, no. Ja się z wami żegnam. Już tego nigdy nie będzie, to był pierwszy i ostatni raz mój. Chyba że bijecie do 30 tysięcy lajków, no i się postaram. Bo tak to ja, nie, to była męczarnia, naprawdę.